poniedziałkowy poranek suwalscy policjanci skontrolowali stan trzeźwości kierowców. W ciągu 4 godzin, od 4 do 8 rano, sprawdzono ponad 830 kierujących i niestety 3 osoby wsiadły za kierownicę w stanie, który dyskwalifikował ich jako kierowców. Pierwszy z ujawnionych nietrzeźwych to 61-letni szofer Toyoty. Zatrzymano go na ulicy Filipkowskiej, a alkomat pokazał ponad 0,9 promila. Drugi z nietrzeźwych kierowców zatrzymany został na ulicy Sejneńskiej. Ten 46-letni kierowca Renault miał nieco poniżej 0,7 promila. W gronie niezupełnie trzeźwych kierowców znalazła się również pani, którą skontrolowano w Bakaniuku. 42-letnia kobieta kierująca Seatem osiągnęła na alkomacie wynik przewyższający 0,9 promila. Cała trójka stanie przed sądem, ale nie tylko alkohol obciąża kartotekę takich suwalskich kierowców. 22-letni kierowca BMW, przemierzając w poniedziałek ulicę Sejneńską, zignorował obowiązujące w obszarze zabudowanym ograniczenie prędkości. Policyjna suszarka pokazała aż 105 km na godzinę. Młodzieniec stracił prawo jazdy. Policja apeluje do kierowców o rozsądek.